Grali na niesamowitej skuteczności, to po pierwsze, aczkolwiek my sobie daliśmy rzucić dzisiaj 100 punktów, a jakichś ogromnych problemów z faulami nie mieliśmy, także uważam, że byliśmy za mało agresywni od samego początku meczu. Tego zabrało, później zabrakowało. Później się tak nie da nadgonić 2 minuty całego meczu, jeżeli się zaczyna tak słabo, także mówię, bardzo, bardzo słaby początek i mówię, znowu brak jakoś tak agresji w tym wszystkim. I stąd tak, my próbujemy grać agresywnie w czwartej kwarcie, jak jest minus 15, wtedy już jest trochę za późno. Ale chyba tak naprawdę Śląsk wykorzystał te nasze mankamenty pod koszem, bo dzisiaj zdemolowali nas pod tablicami. No to jest kolejna sprawa, ale zdemolowali nas nie tylko, nie zabili nas wysoce, ale zabili nas rozrywający. No, to jest proste zasady zastawiania, jakby tyle, no jakby pracujemy nad tym, a i tak tego nie egzekwujemy. No, bardzo przykro, że takimi prostymi elementami przegrywamy mecze. Kamil Łączyński też pokazał, że jest klasowym rozgrywającym, dzisiaj dzielił i rządził na parkiecie. Jasne, no zdajemy sobie sprawę, normalna sprawa, no Kamil jest naprawdę jedną z lepszych jedynek w tej lidze, no nie ma co ukrywać, tak, i to od wielu lat pokazuje taki wysoki poziom, także tu też uważam, niczym nas nie zadzwoni, zawsze gra się na tyle, na ile pozwala przeciwnik. Szkoda tej porażki, ale tak naprawdę co, głowa do góry, no trzeba jechać próbować do Lubina odbić to, co się tutaj straciło. No tak, ale my nie mamy też takiej sytuacji, że będziemy sobie odbijać mecz za meczem, także trzeba brać pod uwagę to, że takimi meczami oddalamy się od pewnych rzeczy, które dla nas byłyby super, no, taka jest prawda. No nie zagraliśmy swojej koszykówki, no, cały tydzień dobrze trenowaliśmy, no dzisiaj coś nam po prostu nie wyszło i byliśmy przygotowani dobrze do tego meczu, trenerzy zrobili świetną robotę, no niestety my tego nie pokazaliśmy dzisiaj na boisku. Śląsk was czymś zaskoczył, jednak nowy trener gdzieś tam nową taktykę pewnie wprowadza, ale no dzisiaj oni byli bezwzględni w skuteczności. Nie, no niczym nas nie zaskoczył tak naprawdę. No trafiali trudne rzuty, ale to jest koszykówka. Wszystko byliśmy naprawdę, świetną robotę wykonali trenerzy. No niestety my na boisku tego nie pokazaliśmy. Szkoda tej porażki, bo tak naprawdę byliście na fali znoszącej. No byliśmy, ale to jest sport. No, raz się jest na górze, raz na dole. No trzeba dalej walczyć. No.